Słuchajcie, znajdujemy się znowu na łowisku Lisi Ogon. Przyjechałem dzisiaj z Gabrysią. Przyjechałem z jej koleżanką Wiktorią. Zostajemy na 24 godziny. Dla mnie cel dzisiaj sum. Mam trochę gnojaków, jakichś tam robaków. Tutaj jeszcze kolega przyniósł mi też parę takich większych dendroben. Zobaczymy, czy coś uda się w nocy złapać. Gabriela oczywiście typowo karpiówki i tak dalej, także tutaj się nic nie zmienia. Ja spróbuję trochę inaczej, już nałapałem się tutaj karpi, wam powiem, bardzo ładne karpie tutaj są. No Gabrysia będzie łapała karpie, tak. Ja będę też jedną wędką łapał na karpie, normalnie będę miał wyrzucony na pelet, a drugi po prostu wyrzucę sobie w narożnik gdzieś tam bliżej brzegu. No i spróbujemy zapać suma, a co z tego wyjdzie, to okaże się na filmie dopiero. Także to tyle na wstępie. Zapraszam, pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę. Zapraszam do subskrybowania kanału również. To was nic nie kosztuje, a mi bardzo pomoże w rozbudowie. Słuchajcie, dziewczyny, tutaj mają karpia. Wiktoria jest z nami pierwszy raz na rybach. I oczywiście ciągnie. Gabrysia ją wspomaga, bo to jej tak jakby nauczyciel. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Za chwilę zmiana. Za chwilę zmiana. Wiktoria, a zobacz, jakbyś prawą ręką, nie? Złapała sobie tutaj, nie? No. I tak sobie podpieraj ją łokciem tu. O, no, wygodnie. No, o, widzisz? Jest lepiej, nie? Jak wrażenie, Gabi? Dobra, to Wiktoria będzie go ciągnęła, a my widzimy się, jak karp będzie przy brzegu. Ale fajnie płynie grzbietem. Widać ją ten, Wiktoria, na tym, na kamerze? Słucham? No, trochę posiadłem. Jeszcze muszę wstęp wczorajszy nagrać. No jeszcze muszę wstęp z tego suma, ale to już wiesz, nie, suma nie mam, no to... A mam zdjęcie, to sobie zdjęcia pokażę. Weź pokaż nowe. No dawaj. Nie wierzę jak nic, ale mnie jeszcze nie, ale cię przebiło. Nie, tak wiem, robimy. Ale i tak mówię, do zimnej wody, tak, tak. Tak, jest wiaderko, Gabrysia, nie? Tu jest wiaderko. Tylko weź zajmij bluzę, bo będzie ci zimno. O 13 ma na pewno, nie? Dobra, bas go i robimy zdjęcie i na stronę idzie. Nie? Czy ten? Ujeżdżam z tobą. Nagrywasz go, ten, Mika? Nie. Dobra. Uwaga, lecimy. O cie, panie, je! 16. 15 kilo, pobiła cię. O kurde! 15 kilo i odejmujemy zaraz tą matę. To będzie 13 ma. Nie. Wiesz, ty nie odliczaj tak dużo, co? 15 kilo, pobiła cię. 15-200 było. Było 15-200, trzymaj. Ale tu było 15-200? 15-200 było. No było 15-200. Chodź, wiadomo, zimy wody, tak, tak. Ale nie cofaj, nie cofaj. Tylko do góry wędrę. Żeby wprowadzić go do podbieraka. Mamy następnego karpia. 12. Oczywiście nie złapana przeze mnie, ale dziewczyny nie mogą podnieść. To ja zaprezentuję go. Ładny, przepiękny grubasek, jak widać. Dobra, robimy zdjęcie do wody, nie? Tam jest ciekawe. Już mnie ręka boli, to co się zmieni. Piki. Dajcie do piki. Nie wiem, na co zwrócić. Dobra,
Pobierze mi ktoś? No to sam pojedzie, że podbierze teraz. Ale bierze tak do siebie i jakąś grudź. Te zobaczmy, co niewiatkarze robią. O, młody się męczy. No daj, to jest płotka tylko. I do góry. Takie okazy tylko na łowisko karpi się chyba. No. Dobra, podsumowując dzisiejszy wyjazd, wyciągnęliśmy razem z Gabrysią i z Wiktorią 16 karpi i mi się udało złapać sumę. Gabrysia pobiła swoją życiówkę, pobiła również mnie, wciągnęła dzisiaj Big Fisha 14500 karpia, niestety jej nie dogoniłem, trochę mi brakowało. No co, ryba zazwyczaj pobierała pelet 18 mm morwa, tak jak zazwyczaj się sprawdza tutaj na łowisku. Wyjazd udany. No i co, widzimy się w następnym filmiku. Zachęcam Was do łapkowania i do subskrybowania mojego kanału oraz do zostawienia jakiegoś komentarza.